Sąsiadujący z Garwolinem Unin Kolonia był dotąd, jak mówią jego mieszkańcy, wioską zapomnianą i pomijaną. Ale tutejsze panie postanowiły to zmienić. I tak zrodziło się koło gospodyń wiejskich. Chcę pokazać, że no, Kolonia jest miejscowością, tak? Że chcemy działać, chcemy właśnie pokazać się ze strony kulinarnej, śpiewu i tańca. Kto miał okazję się przekonać, musi przyznać, że paniom z Unii na Kolonii wychodzi to znakomicie. Członkinie KGW Unin Kolonia inspiracje czerpią z dziedzictwa, historii i od najstarszych swoich koleżanek. Ale przywiązanie do tradycji, bardzo dobrze widoczne w przygotowywanych tutaj potrawach, przeplata się ze współczesnością, nie tylko na stole. Nowoczesny taniec jednakowoż porywa i młodych, i tych trochę starszych. Ja no te creo, ya no te deseo. Połączenie tradycji z nowoczesnością to też magnes, który dookoła przyciąga najmłodsze mieszkanki. Staramy się od najmłodszych lat tak zaszczepić w nich, żeby też nie tylko jako senior czy starszy, ale i te dzieciaki, żeby też swój udział miały. Radość, że właśnie możemy coś pokazać, że dzieciaki chcą chętnie brać udział. A te najmłodsze talenty są również dumą pań z KGW w Uninie Kolonii. Przyjechał do niej Jasieńko młody, oddaj jak oddaj Kasiu jagody. Oj ra, taryry, oj ra, oddaj jak oddaj Kasiu jagody. Wziął ją za rączkę, wziął ją za obie i podprowadził.